maneczko widzowie z tej strony Elzart. Jeden mały problem z szynek i dosyć ciekawa sprawa, bo pojedynczy szynek z szyja załamania znów ruszyła i przed chwilą wyprzedziła teraz Złoty 23, ale zobaczcie jedno, trzy zlecenia, Złoty 29 tak naprawdę kosztuje. Wyprzedziła Snake bite na chwilę, więc warto sobie o tym wspomnieć. Szybki listy, jeszcze wiadomo skin smoky, strona do wymiany swoich skinów. Link aż do strony będzie oczywiście w opisie. darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzart przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ceny naklejek, świetlów, mi się dużo przepięknych craftów. Troszkę tutaj tego znajdziecie, ja Polecam czegoś post-napchat, jakieś ładne krapciki. Bo naprawdę jest tego sporo. Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostańcie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 1000$ dolarów darmowe 350 dolarów. Link do strony będzie oczywiście w opisie. A my tak: szybko troszkę o szynkach, o tym e, pojedyneczku i o jednym problemie, który wydaje mi się dosyć znaczący. No, bo tak, generalnie za 71 dni dokładnie ma się zmienić przedmiot tutaj w e, naszym sklepie w CS, prawda? I za 71 dni to będzie dokładnie, już wam mówię, który. E, co ja robię? To będzie 13 stycznia. 13 stycznia, czyli w poniedziałek, ma się zmienić przedmiot w karnecie, bądź zmienić, dostaniemy nowy karnet. Co jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest wielka, jedna wielka niewiadoma. Na pewno wiemy, że na pewno się Digel zmieni, tak? To wiemy, ale nie wiemy nic więcej, bo jeżeli zmieni się wszystko. To zmieni też się najprawdopodobniej z szynka w tym karnecie. Jeżeli zmieni się z szynka, to jak to będzie z szynkami w aktywnej puli dropów? Tu mi się wydaje, że może być problem. Więc musimy przyjąć kilka wersji. A, albo zmieni się tylko przedmiot, wtedy będzie tragicznie dla wszystkich przedmiotów z karnetu, bo zostaną dłużej i pewnie aż do kasacji, czyli pewnie z pół roku, jak nie dłużej jeszcze. Tak obstawiam. Jeżeli zmieni się wszystko, no to fajnie, bo mamy dużo nowego kontentu, dużo nowych skinów, tak dla mnie to jest content, już to mówiłem więc spokojnie, wesoły wychodzi, ale teraz warto wtedy pogadać o problemu ze szynkami. No bo, jeżeli będą tak często zmieniać tutaj, w karnecie, takie rzeczy, jak dalej, będą dawać tyle skinów kontentu. To czy będą tak często dochodzić strzynki? No właśnie, strzynki albo przestaną dochodzić zwykłe do polidropów, albo naprawdę długo poczekamy. Wiecie, jakie walf jest leniwe, więc wydaje mi się, że to będzie mały problem tutaj w strukturze strzynek. Dlaczego jak teraz rosną, to się to miło ogląda. No i tak jak mówiłem, zobaczcie to. Strzynia za no złoty 29, zł. zaraz sam to kupię, żeby było te złoty 29. Zł. I zobaczcie, snake bite, chyba już jest złoty 28 zł teraz, a ile się nie mylę, gdzie jest snake bite? Jest, nie, złoty 20 też 9. Zobaczcie, jaki równy wyścig, ale tutaj nawet złoty 31 zł przechodzi. Taki równy wyścig skrzynek, i to dwóch skrzynek, które są potencjalnie, według mnie, bardzo, bardzo dobre, chociaż SnakeBite aktualnie jest lepszą skrzynką. Nie pod względem skinów, bo pod względem skinów, według mnie jest skrzynką, oczywiście, gorszą. Lepszą skrzynką jest pod względem inwestycyjnym aktualnie. Dlaczego? Podobna cena i brak w puli dropów. Co to znaczy? Eee, to znaczy, to, że ta strzynka powinna nam w kwestii rosnąć, a jeżeli mamy ten wielki problem, to nie wiadomo, kiedy zostanie dana nowa skrzynka. Więc załamania, no raczej tak o zdupy nie urośnie do 3 zł, Wydaje mi się, że może trochę urosnąć jeszcze, ale raczej nie będzie to jakiś strasznie wysoka cena. Snakebite tego limitu aż tak nie ma. Plus ilościowo zaczyna to wyglądać na markecie fajnie. Przy załamania, no aż tak fajnie to nie wygląda, gdzie jest skrzynka załamania, czekajcie. Eee, ona na pierwszej czy na trzeciej, eee, gdzie tu jest, eee, jest 400 tysięcy, no a jednak, wiadomo, cena ta sama, tu 400 tysięcy, tu 113, no. Inwestycyjnie Snake Snakebite też lepiej wygląda, chociaż z drugiej strony tutaj mamy tak No, glowsy i gorsze według mnie skiny No ale pod względem inwestycji to wygląda dobrze To wygląda dobrze, nie oszukujmy się e, czy, czy teraz trzeba to inwestować w Snake No właśnie, no my już gadaliśmy o tym wcześniej i wiecie, że ja mówiłem, że no wcześniej troszkę bardziej się tutaj opłaca w to inwestować Teraz wiadomo, no, kwestia czasu pewnie kiedy to będzie jeszcze droższe i. No, nie mogę powiedzieć, że się nie opłaca, no bo jeżeli teraz kupicie, no to najprawdopodobniej za pół roku, za rok zarobicie tak czy siak, bo ta strzynka najprawdopodobniej będzie rosła cały czas, więc e, po prostu względem czasu mniej atrakcyjna cena względem tutaj przeszłości, ale w dalszym ciągu nie jest to no taka zła cena, no ja bym tutaj, jeżeli ja miałbym inwestować, poczekałbym na jakiś spadek na złoty 15 zł bardziej, no nie bym się tutaj przyczaił na taką cenę, lecz też nie wiadomo czy na to taki ceny spadnie, no supplyowo to wygląda całkiem dobrze, metanoide taka sytuacja, ja chciałem Wam o tym powiedzieć, 13 stycznia trochę taki, Taka prawda, e, a propos tutaj naszej, naszego karnetu, e, też będzie o tym jutro film. To będzie o tym pamiętać jutro, w sumie to dzisiaj, bo to już jest po 24. Ten film leci, więc co? E, to tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału, po więcej kontentu z inwestycyjnymi tylko. Kodzik LZ na skismonki, jeżeli chcecie mnie wspierać, polecam serdecznie. Linka będzie w opisie, Życzę również miłego dzianka. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.